czy przejawiałem, czy nie przejawiałem, ale bardzo lubiłem malować. Nawet rodzice, czyli ojciec, postawił mi pod kasztanem rozłożystym taki stolik i już od wiosny, poprzez lata do późnej jesieni, tam siadałem i coś tam bazgrałem, malowałem. Rodzice do tego nie przywiązywali specjalnej uwagi. Wiadomo, dziecko zajęte, spokojne, to oni mogli swoje prace wykonywać. Ale na mnie zwróciła uwagę nauczycielka w szkole podstawowej. Ja nie byłem takim starannym, grzecznym chłopakiem. Często zapominałem, to dawniej rysunek się nazywało, teraz wychowanie plastyczne, zabierać farb, pędzli czy bloku nawet. Było zadanie, coś tam zrobić. Ja cały czas się obijałem, bo nie miałem pędzelka, bo nie miałem farb. Trzeba było pracę oddać. To zmoczyłem palce. Poszedłem do kolegi, w tych akwarelach każdy palec w innej farbie. I poszedłem i coś tam zrobiłem. Zaszedłem do tej pani Janiszewskiej, a ona mówi, no tak, za twoje niedbalstwo powinnyś otrzymać ocenę negatywną. Ale jak patrzę na kompozycję tych barw, to jest celująca i rysunek idzie na wystawę.